Witajcie, drodzy kochani. W dzisiejszym programie chciałem mówić o odżywianiu, ponieważ wiele osób jakby praktykuje objadanie się, a takie objadanie się to tak naprawdę nie jest zdrowe. Robi się coraz rzadziej głodówki, a głodówki tak naprawdę są nam potrzebne do tego, żeby organizm jakby odpoczął, żeby po prostu zregenerował się. Także, drodzy kochani, bardzo jest istotnym to, żebyście robili jakiś jeden dzień w tygodniu głodówkę. Może być to niecałkowita głodówka, może to być taki moment, że w jeden dzień w tygodniu jecie tylko na przykład owoce albo wodę. A możecie pić wodę, albo możecie pić jakiś sok i nie musicie wcale nic w ten dzień jeść. To spowoduje jakby taki odpoczynek waszego organizmu, zregenerowanie sił, ponieważ tak naprawdę głodówka powoduje to, że wzmacnia się wasza aura, wzmacnia się wasze pole energetyczne. Z jednej strony jakby tracicie, prawda, bo to, ponieważ nic nie jecie i jakby się oczyszcza wasz organizm, a z drugiej strony zyskujecie to, że po prostu wzmacnia wasza energetyka się wzmacnia, prawda, wasza aura się wzmocni, wasza prana po prostu, którą posiadacie. Także dzisiaj mi dzwoniła pewna osoba, że jej mąż jest w szpitalu, że miał zawał, że to, że tamto, i ja powiedziałem tej pani, no droga pani po prostu musi zadbać o męża, że mąż po prostu musi odżywiać się w sposób racjonalny, w sposób wegetariański, nie objadać się dużą ilością mięsa. Wiadomo, że mięso, jeżeli już ktoś chce jeść to mięso, no to jest ciężko strawne i to nie jest po prostu lekka potrawa. Mięso przeleżeć odpowiednią ilość czasu w naszym żołądku, żeby zostało tak naprawdę strawione. Polecam dietę wegetariańską. Polecam dietę opartą na warzywach, owocach. Można ewentualnie, jeżeli już ktoś lubi jeść ryby, czy tam jajka, czy coś, to już ewentualnie to, ale tak specjalnie nie polecam jedzenie mięsa wołowego, ponieważ z jednej strony mięso wołowe jest powiązane bardzo ściśle z karmą, z zabijaniem krów, z zabijaniem byków i w ogóle. Widziałem takie byki, były hodowane w północnej Hiszpanii, właśnie na takich polach, i widziałem, w jakim stanie są te zwierzęta, i widziałem, jak cierpią, i po prostu jak są przewożone potem do samochodami, wywożone z tego pola. No, wielokrotnie rozgrywały się tam pewne takie sceny niezbyt ciekawe, nie chcę o nich mówić w tej chwili, ale nie jest naprawdę dobre zabijać byki, krowy i zjadać ich mięso. Naprawdę nie polecam tego. W cywilizacji wedyjskiej, w dawnej cywilizacji, która była właśnie w Indiach, nie robiono takich złych rzeczy zwierzęciom. Po prostu więcej respektowano, wiedziano o prawie karmy, akcji i reakcji. Dlatego no, po prostu ludzie się trzymali pewnych zasad, pewnych praw, które były ustanowione przez Wedy. W dzisiejszych czasach Wedy są jakby rozmazywane. Zauważcie, że w telewizji robi się film na temat Kleopatry, na temat Egiptu, na temat Rzymu, na temat wojen, które były w Ameryce z Indianami. Nie znajdziecie tam filmu o panu Krysznie, o wojnie na bitwie Kurukshetra. Nikt jeszcze w tej chwili nie zrobił filmu na ten temat w Stanach Zjednoczonych. Nie został ten film zrobiony. No może w Indiach zostały zrobione te filmy, ale te filmy nie są publikowane tutaj w Europie na temat Kryszny, Arjuny. Nie są publikowane tutaj w telewizji. Także jeżeli ktoś sobie przywiózł ewentualnie z Indii na DVD takie filmy, to może mieć. Ale tak naprawdę te filmy i ta historia, która się wydarzyła 5000 lat temu właśnie w Indiach, tej wielkiej bitwy na Kurukshetra, nie jest znana. Także bardzo istotnym aspektem, żeby żyć w harmonii, jest jedzenie. Jeżeli to jedzenie nie będzie jakoś uregulowane, będziecie łączyć kwas z pomidorów z kwasem z cytryny, będziecie mieć problemy z waszym brzuchem, będziecie mieć zaburzenia trawienne. Wiadomo, że kwasów pomidorów i cytryny nie można łączyć. Jeżeli jecie nadmiar produktów, które jakby ciążą wam w organizmie. Przede wszystkim chodzi o mięso, jeżeli jecie duże ilości mięsa. Jeżeli osoba jest jeszcze fizyczna i pracuje, jeżeli to może to przetworzyć, prawda? Ale jeżeli jest osoba, która najada się tym mięsem i jest jakby statyczna, nie jest dynamiczna, nie robi ze swoim ciałem pewnych takich jakby jakiejś aktywności tym ciałem, tak? No to wówczas może mieć problemy żołądkowe i może mieć problemy również ze zdrowiem.
Na marginesie, drodzy kochani, chciałem Wam skomentować, iż nasza firma Energy Aron produkuje podkładki, na których możecie położyć dzbanek z wodą czy z sokiem i się zharmonizuje po prostu dany produkt. Zawsze i kiedy nie jest to puszka metalowa piwa, po prostu jeżeli jest coś metalowego, promieniowanie nie wniknie do danego płynu. Jeżeli to jest szklanka, porcelana, drewno, to tak, ale jeżeli jest po prostu metalowe naczynie i położymy na tej podkładce, to energia po prostu nie przeniknie. Tak, to jest właśnie ta podkładka. I jak również chciałem skomentować, iż nasza firma Energy Aron promuje odpromiennik aronik, który jest bardzo zdrowy. Można go stosować w domu do zabezpieczenia mieszkania, jak również możemy go stosować do zabezpieczenia naszego biura, w którym pracujemy, w którym się znajdujemy. Właśnie to jest ten odpromiennik. Także dziękuję Państwu za uwagę i do widzenia.